Witajcie moje robaczki. Ja wstałem. Wróciłem z długiego spaceru. Jezu, przepraszam was za moje włosy, ale ja nie mam zamiaru się stroić tutaj do nagrywania. Robię sobie śniadanie. Mam dzisiaj ochotę na tortilkę z pieczarkami. I oczywiście u mnie nie obeszłoby się bez talerza dobroci. Mam tutaj przepiękną, przecudowną rzodkiew, troszeczkę papryki i uwielbiam tego pana, do którego chodzę po te warzywa. To jest mój skarbek. Naprawdę. Kupiłem sobie 4 jajka do tej tortilli z pieczarkami. Wsunę to sobie i wiecie, że ja dzisiaj ze względu na fakt wolnego dnia jadę do domu pomagać mojej mamie w sprzątaniu u dziadka takim generalnym. Dzwoniła do mnie mama, mówi, jak jesteś zmęczony po tych dniach pracy, to zostań w domu, ale ja mówię, bez przesadyzmu, byłem 10 dni w pracy, tam 11. Już sam nawet nie wiem ile, nieważne. Ja też nie pracuję fizycznie, więc bez jakiegoś tam przesadyzmu, nie przesadzajmy, że ja jestem zmęczony i w ogóle, więc tak wygląda sytuacja. Jeszcze mam ważną sprawę do załatwienia, bo muszę iść do apteki wykupić swoją receptę na uczulenie, bo już mnie dusi. 2 dni nie wziąłem lekarstwa, bo czekałem i już mi jest źle. Muszę dokończyć to śniadanko i zaraz sobie pogadamy, myślę. Jak ja nie szanowałem kiedyś swojego zdrowia, ja wam zaraz pokażę, jak wygląda to jedzonko. I czego tu chcieć więcej? Warzywa, fajna tortilka, pełnoziarnista. No to je się oczyma, no to wygląda pięknie, naprawdę pięknie. Ja się biorę za zwijanie tej tortilli. To jest to. No ja jestem szczęśliwy. I powiem wam tak. Ja przestałem też solić rzeczy. Ja wam kiedyś tam wspominałem. Bo my spożywamy tyle soli w rzeczach takich codziennych, że to jest aż absurdalne. I jedyną rzeczą, której używam, to jest pieprz. No i trochę chili dla wzmocnienia smaku, ale tylko odrobinkę, bo ja jak zjem coś pikantnego, to zaraz kicham. Z 3 tortil zszedłem na 2 takie. Bo 3 to jest full. Ja jestem za bardzo najedzony. A też nie ma co się tak obżerać. Napychać do pełna. Jeżeli znamy swój umiar. Czy wy w ogóle znacie pigwę? Ja uwielbiam zimą herbatę z pigwą. To daje dużo lepszy smak niż cytryna. Dużo osób robi nalewkę z pigwy, pigwówkę. Ale ja uwielbiam zimą herbatę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jajeczko, dobre pieczareczki, troszeczkę pieprzu. Pełnoziarnista tortilka. No ja jestem w raju. Pewnie w domu się nażrę. W jakiejś dobroci niezdrowych. Ale ja kuchni mojej mamy się nigdy nie oprę. Ja mieszkając w domu byłem gruby dlatego, bo ona tak dobrze gotuje. Zobaczcie, jakie tutaj mam płynne żółteczka. Jakie to będzie przepyszne. Nie mogę się doczekać.
Jajka oczywiście też wiejskie. Ja dzisiaj sobie przywiozę. Też sobie przywiozę z domu jajka wiejskie. Mam fazę. Niektórych może denerwować to jedzenie, że tam mlaskam i tym podobne. Jezu, brzmi jak ta. Jak się nazywa ta na TikToku? No nieważne. Mogę mlaskać w ogóle, ale ja chcę komfortowo się przy was czuć. Nie będę udawał kogoś, kim nie jestem i chcę też normalnie jeść. Bo nie wierzę, że ktoś tortille je łyżką i widelcem. I nożem. Będę sobie jadł, a ja lubię spędzać z wami poranek. Posiedzieć sobie, pogadać. O głupotach. O przemyśleniach, o planach. Muszę coś zrobić z tymi włosami dalej. Bo zajarałem się tematem ciemnych włosów. Podoba mi się to bardzo. Wyszedłem jeszcze przed podróżą na taki długi spacer, bo co innego mi pozostało. Oni za mną remontują biedrę i powiem wam szczerze, od samego rana harmider. Ja też jak dziecko we mgle bez tej biedronki. Nie ma, że się czegoś zapomni. Teraz trzeba lecieć gdzieś daleko. Bo tak, to miałem biedroneczkę pod... Chodź tutaj, Hadesik. Miałem biedronkę pod samym nosem i to było bardzo wygodne. A teraz muszę, jak wracam z pracy, robić zakupy i planować wszystko. Jakby mi odjęli rękę. Ale mają otwierać za miesiąc, więc będę miał ładną biedroneczkę pod blokiem. Czuję się, jak już bym był wieczność dzisiaj na nogach. Wstałem tak wcześnie. Muszę jeszcze zrobić pielęgnację. Spakowałem paczkę dla mojej mamy. Jakieś tam rzeczy do blondu. Szampony z fenoli, jakieś odżywki. Bo ja już nie będę z tego korzystał, tak jak decyzję razem podjęliśmy. Potwierdziliście mi w poprzednim vlogu bardzo, że to była dobra decyzja, więc oddaję wszystko mojej mamusi. Muza u chłopaków gra na full. Chodź, Hadesik, tutaj. No i ja muszę być podwładny temu psu. Super. Muza u chłopaków gra na full. To jest ciężka praca i wtedy można powiedzieć, że człowiek jest zmęczony. Jak musisz się tak nawiercić, nakopać cały dzień. Pewnie jakbym musiał, to bym dał radę, ale jak ktoś mi powie, że praca w drogerii jest ciężka. Ciężcy to są ludzie do znoszenia. Nieraz jestem tak wypruty mentalnie, powiem wam szczerze, że to jest aż absurdalne. Rozwiązał się pod ostatnim vlogiem taki temat tych ruszanych testerów. Ktoś powiedział, że to jest wina tego, że... Znaczy nie testerów, ruszanych produktów. Że to nie ma testerów. Nie, nikt nie jest zobligowany do tego, że może sobie otwierać czyjąś własność. To według prawa jest karalne. Widziałem kiedyś takiego TikToka, czy jak ugryziesz jabłko w sklepie, czy oderwiesz, nie wiem, uszkodzisz warzywo. Jesteś zobligowany to kupić, bo to jest towar uszkodzony przez ciebie. Nieistotne. Każdy niech tam ma swoje zdanie. Ja wiem, jakie dziadostwo dzieje się w drogeriach, jak ludzie reagują i co robią. Ile się napatrzę. Też osoby, które pracowały w drogeriach, wyrażały się. Warto poczytać te komentarze i zastanowić się nad tym. Wracamy już do domku. Do domek. Dom. Chodź. Do domku chodź. Idziemy. Grzeczny piesek. Idziemy do domku ładnie. Ja już dotarłem. Kupiłem dla mnie i dla mamy po dwie słodkie bułki do kawki.
takie francuskie i takie z budyniem, jak kiedyś były bułki, z takim na środku okrągłym. Nie wiem, czy ktoś pamięta te bułki z budyniem, jak kiedyś. Koło mnie jest taka piekarnia, dosyć malutka i postanowiłem, że z mamą sobie zjemy coś słodkiego. Jak już jesiennie, w ogóle jakby ktoś chciał numer produktu tego płaszcza na ASOS, to ja sprawdzałem, one jeszcze są, więc piszcie śmiało w wiadomościach prywatnych, to wam zapodam numer produktu, bo dużo osób pytało o ten płaszcz, albo go po prostu podlinkuję, bo jest dostępny, sprawdzałem właśnie, jak jechałem w pociągu. Boże, jak ja się cieszę, dawno nie byłem w domku, cały tydzień, ponad tydzień, dla mnie to jest długo. Iwi, czy ty przyjdziesz do mnie, czy nie przyjdziesz do mnie? No chodź no. A czemu ty się nie śpieszysz? Boże święty. Zjadłem te buły słodkie i złapałem takiego lenia. O jest. Ale nie mogę się rozleniwiać. Jeszcze mnie czeka dzisiaj chyba rosołek w domu. Ja wiedziałem, że jak tu przyjadę, to się bardzo najem. No cóż, taka rzeczywistość rodzinnych domów. Zaraz się zbiorę i ruszymy sprzątać do dziadka. Pokażę wam, jaki ładny moja mama kupiła żyrandol. Jaram się. Chciałbym taki u siebie. Zobaczcie, taki z takim szronionym szkłem, potrójny, wiszący. Bardzo ładnie to będzie wyglądało. Pójdę chyba jeszcze na papierosa i dopiję kawę. Ja muszę znaleźć dzisiaj ten mniejszy stary ring, bo chciałbym go sobie wziąć do Radomia. Ale on gdzieś na strychu jest. To będzie misja. Moja mama najmądrzejsza. Powiedziała mi, że ja tu nie mam włosów, powinienem je obciąć, żeby mi odrosły. Dobre rady. Co jest, bydlaku? Oj, jest bardzo fajne powietrze. Ja w moim ulubionym miejscu nie mam dobrego światła, powiem wam szczerze, bo zobaczcie, jakie niebo. Wiem, że tu nie będzie jakieś za specjalnie światło, ale mam teraz moment, żeby do was troszkę pogadać, bo piorę przed zimą dywan dziadulkowi, żeby było świeżo i czyściutko. Ja każdą wolną chwilę chcę tu spędzać w domu rodzinnym i dla niektórych może się to zdawać bardzo dziwne, że ja tak co wolna chwila to tak do tego domu jadę i jadę i wam to pokazuję. Ale dla mnie rodzina jest naprawdę bardzo ważnym aspektem. Tu jest obraz mojej babci, która zginęła w wypadku, za którą była ostatnia msza. I ja byłem bardzo zżyty ze swoimi dziadkami. Bardzo zżyty jestem ze swoimi rodzicami. Ja mam cudowną rodzinę wspierającą. Mnie nigdy w życiu nic przykrego nie spotkało. Ja mam pełne wsparcie, ja miałem cudowne, kolorowe dzieciństwo. I każdy może mi zazdrościć tego, co przeżyłem jako dziecko, bo nigdy w życiu mi niczego nie brakowało, nigdy w życiu nie doznałem żadnej przykrości. Nigdy w życiu nikt nie podnosił na mnie ręki, nie było u mnie w domu alkoholu, nie było wyzwisk. Moi rodzice są ze sobą od dziecka i celebrują każdą chwilę razem. Ja mam bardzo duży problem przez to, dlatego że ja właśnie takiej miłości szukam, na jaką się napatrzyłem w dzieciństwie. I w tych czasach bardzo ciężko mi jest też znaleźć kogokolwiek na stałe. Ja się bardzo długo zastanawiałem nad tym, dlaczego ja nie mogę nikogo znaleźć. I szukałem też w sobie problemu, bo ja szukam właśnie takiej bardzo idealnej miłości. Pełnej oddania, pełnej wzajemnego zrozumienia, szacunku. Teraz ludzie nie walczą o siebie.
nie pracują nad własnymi słabościami, tylko się poddają, jest next. A ja właśnie tak nie chcę, bo my budujemy relacje nie podczas tych dobrych chwil, tylko bardziej podczas tych złych, odkrywając swoje słabości. I odkrywając siebie na nowo, nie w tym idealnym twerk, nie w tym idealnym świecie, którym się możemy zachłysnąć na początku znajomości. Nie na tym polega życie i tworzenie przyszłości z kimś. Nie tędy droga, moi drodzy. Ja bardzo bym chciał mieć taką rodzinę, bo rodzina to nie jest mężczyzna, kobieta, dzieci. Rodzina to jest bardzo często dwoje ludzi. To jest wspólny dom, wspólne kredyty, wspólne obowiązki, wspólna cisza, wspólne kłótnie, wspólne rozwiązywanie problemów. To nie są tylko te kolorowe rzeczy. I ja tak siedzę i przyjeżdżam tutaj przed tymi świętami, po troszku temu mojemu dziadulkowi sprzątam. On mówi, po co ty to robisz? Po to, żebym miał ładnie, żebym miał czysto. Nie mogę z nim być na co dzień, to chociaż tyle dla niego mogę zrobić. Moja mama wygrała walkę z rakiem. Wiem, że gdybym ja tego nie zrobił, to ona z bólem by się wzięła za to i by musiała z tą ręką, z której były węzły chłonne, wycinane, musiałaby to robić, bo by się zawzięła i by to zrobiła. Więc dla mnie to nie jest żaden problem przyjechać tutaj i to robić. Więc mówię, nie zastanawiajcie się, dlaczego ja tak często jeżdżę do domu, bo ja to naprawdę kocham przebywać i ubóstwiam ten czas. Tęsknię za moją Iwonką, ona zawsze się do mnie przyjdzie przywitać. Ja sobie zawsze pojem dobrych rzeczy, oczywiście zawsze jakąś łapówę dostanę tam do Radomia. Ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem pod względem rodzinnym. Bardzo. Bardzo jestem szczęśliwy. Więc mówię, biorę się dalej za to mycie, bo jak tak będę się rozpraszał, to ja końca nie widzę. Mówię, i ja też zamierzam być z wami w 100% szczery. Ja nie mam zamiaru nie mówić o swoich emocjach, tych gorszych, tych lepszych. Bo mówię, jesteście taką moją internetową rodziną. Ja poczułem ogromną więź z wieloma osobami. Ja nagrywam regularnie, bo stało się to takim cudownym, dobrym nawykiem. Chęcią kontaktu z wami wszystkimi. Ale na razie kończę to i biorę się do roboty. Cała buzia już spocona. Do zobaczenia potem. I jeszcze jedna taka refleksja. Jeżeli macie dziadków, którzy są sami, samotni, których dawno nie oglądaliście, nie odwiedzaliście i nie byliście u nich, zróbcie to, bo oni na pewno o was myślą i na pewno za wami tęsknią i chcieliby, żebyście ich odwiedzili. Naprawdę, bo ja nie mam jak spotkać swojej babci. Cześć, Pioszku. Halo? Wyspałaś się? Wyspałaś się? Dzień dobry. Czy da się ten dzień zacząć lepiej? Ja dzisiaj spałem sobie z tym małym szynszylkiem. Ale się wyspałem. Boże święty. Jestem tak zreaktowany. Oczywiście ona musiała do mnie przyjść, spać i się przytulać całą noc i chochrować i w ogóle ona musi być bliziutko jak śpi i przytulona. I ona zajmuje jedną poduszkę, ja zajmuję drugą poduszkę, chociaż ona waży 2 kilo. Jestem bardzo wypoczęty, powiem wam szczerze. Muszę sobie zrobić kawkę. I trochę się wyszykować do pracy, bo ja dzisiaj mam pracę
mam drugą zmianę. I tak wygląda sytuacja. Oj, muszę się wykąpać. Więc no tu was ze sobą nie wezmę. Idę się wykąpać i zaraz wracam. Powiem wam jedno. Jestem troszkę zaniepokojony, bo do mojej córki przyszedł jakiś apsztyfikant. Co to za apsztyfikant? Chodź, zobaczymy. I najgorsze jest to, że ona się cieszy, on sobie tam leży. Widać jego uszy. I ona się cieszy z tego. Jak najęta. Ja nie zezwalam na te romanse, Iwi. Rozumiesz? Ja już się wykąpałem, wyszykowałem. Jezu, jednak woda na wsi to jest całkiem inna przestrzeń. Mam tak milutką, tak miękką. Gdzie ty wchodzisz? Ona gdzie wchodzi? Po schodach. Ona po schodach. Jak teraz te dzieci szybko dorastają. Idziemy do domu. Za karę. Wracając do tej wody, zobaczcie, jak inaczej wygląda w ogóle skóra po takiej miękkiej, wiejskiej wodzie. Masakra. Muszę wam powiedzieć o nadchodzących planach. Bo ja dzisiaj jadę na tą drugą zmianę. O Jezu, mi się wywrócił. Do pracy. I plan jest taki, że po robocie jadę do Warszawy. Szybciutko tylko się w domu spakuję. Nawet nie wiem, czy nie zrobię tego teraz. I o 22:00 wsiadam w pociąg. Odbierze mnie koleżanka z dworca. I robimy sobie chillowy wieczór. Potem jest sobota i są ostatki. Mamy też zrobić sobie tripa po lumpach w Warszawie. Żeby popatrzeć, poszperać, poszukać jakichś tam rzeczy. Jaram się dawno, nie miałem czasu dla siebie. Później jest impreza halloweenowa. Jadę z kolejną koleżanką do Warszawy. Potem jest Halloween 10. Kolejna impreza. Uwielbiam listopad, to taki smutny miesiąc. I impreza za imprezą. Niech tak pozostanie. No a w grudniu, to pewnie grudzień, to mi minie tak szybko, że ja nawet nie mam... Ja wiem, jak grudnie mijają w pracy, jak się pracuje. To będzie pstryknięcie palcem. No i Sylwester. To nie napawa optymizmem, bo to kolejny rok. Ale dobra. Wiem, że ten listopad też mi minie szybciutko, bo będę żył od imprezki do imprezki. Ja teraz potrzebuję się trochę zabawić. Taki jest plan na ten miesiąc. Prawie doszedłem na stację. Muszę iść do domu. No jeszcze jest wcześnie ogólnie, ale muszę wyprowadzić Hadesa. Muszę się spakować. I do tej pracy pójdę. Na tym etapie, myślę, zakończymy tego vloga. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję za masę komentarzy pod poprzednim vlogiem. I coraz prężniej ta nasza rodzina się powiększa. Dzięki ślicznie w ten słoneczny dzień i do zobaczenia.